Cześć, z tej strony Natalia, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o perfumach, które z różnych powodów opuszczają moją kolekcję. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, które to są perfumy i z jakich powodów te kolekcje opuszczają, to zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania dalej. Wszystkie te perfumy, o których dzisiaj powiem, są perfumami dobrymi albo nawet bardzo dobrymi. Z jakiegoś powodu do większości przestałam sięgać, a skoro przestałam po te perfumy sięgać, to znaczy, że nie używam ich, to znaczy, że kurzą się na półce, to znaczy, że nie są mi potrzebne i chciałabym znaleźć im lepszy dom. W dzisiejszym odcinku tych perfum, które mnie opuszczają, będzie dość sporo. Więc bez przedłużania zacznijmy od pierwszego zapachu i ten zapach rozpocznie serię perfum z różą, które będę oddawać. Róża, jak już zapewne wiecie, jest moim absolutnym ulubieńcem wśród nut zapachowych i zorientowałam się, że mam tak dużo perfum różanych albo z dużą zawartością róży, że z większości nie korzystam i po większość nawet nie sięgam. Stwierdziłam zatem, że nie ma sensu trzymać takich perfum, których nie używam i pierwszym takim zapachem, który lubię, ale którego ostatnio w ogóle nie używałam, będzie zapach marki Angel Schlesse Oriental Edition 2, czyli te perfumy. To jest ud różany, róża z udem. Momentami więcej jest róży, raczej w tych momentach późniejszych trwania tych perfum, a w tych momentach bardziej wstępnych więcej jest udu. Kiedy ostatnio nosiłam ten zapach, to odniosłam wrażenie, że ten ud jest jakby mocniej drapiący niż kiedyś, kiedy je kupowałam i stwierdziłam, że z dwóch różanych udów, takich typowych różanych udów, które mam w swojej kolekcji, wolę jednak Rosewood od Yves Rocher, bo ten ud tam jest taki bardziej milusi, ugłaskany, ten jest bardzo udowy, zdecydowanie. To są świetne perfumy, ale ja po nie nie sięgam, więc nie ma sensu ich trzymać i puszczam je dalej. Kolejny zapach różany, który jest kolejnym dobrym zapachem, to Nina Ricci L'Extase, czyli te perfumy, o których już mówiłam w tym filmiku. To są perfumy, które nadal mi się podobają. To jest taka owocowa róża w stylu kurdidżianowym, ale okazało się, że w ogóle po nie nie sięgam. Myślałam, że będę ich używać troszkę więcej, zwłaszcza tą porą, którą mamy teraz, ale tak się nie dzieje. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu trzymać ich w kolekcji, skoro ich nie używam. Posyłam dalej, choć nadal twierdzę, że są to świetne perfumy różane z nutą owocową. Zostawiam sobie na pewno perfumy L'Extase Rose Absolue, czyli te perfumy, które kupiłam wcześniej przed tymi, bo to są, nadal są jedne z moich ulubionych perfum i chyba najulubieńsze perfumy różane. Natomiast tę buteleczkę posyłam dalej. Kontynuujemy motywy różane i kolejnym zapachem będzie Agent Provocateur o nazwie po prostu Agent Provocateur, czyli to różowe jajeczko. To są perfumy, które kupiłam dosyć dawno temu i których naprawdę sporo zużyłam. Myślę, że połowa tej buteleczki jest już zużyta. I to są perfumy, które są z kolei takim szyprem różanym, ale podanym w dosyć nowoczesny sposób, z dodatkiem szafranu, który bardzo ładnie tutaj pachnie w tych perfumach, zwłaszcza na początku trwania tych perfum. Ale mam jeszcze jeden szypr różany, czyli Soir de Lune od Sisleya. I gdybym miała z tych dwóch zapachów wybrać, to wolę Sisleya, bo tamten szypr jest taki bardziej dopracowany, trudniejszy, ma ładniejszą buteleczkę, te perfumy były droższe. To są perfumy bardzo tanie, więc jeżeli w którymś momencie stwierdzę, że chcę do nich wrócić, to nie będę miała problemu, bo mogę je tanio po prostu odkupić. Na razie nie potrzebuję dwóch szyprów różanych, więc jeden oddaję i tym szyprem różanym, który oddaję, będzie właśnie ten. Dalej jednak twierdzę, że jest to świetna interpretacja współczesnego szypru
z dodatkiem róży, takim bardzo mocnym dodatkiem róży. Kolejny zapach, który opuszcza moją kolekcję, a jest zapachem różanym, to zapach Rose Shiraz od marki Rituals. To jest opakowanie takie travel, czyli podróżnicze, więc jest ono dosyć małe. Ale zorientowałam się, że za bardzo tych perfum nie używam. To jest bardzo piękna, elegancka róża. Nieprzytłaczająca, taka bardzo profesjonalna, ale nie nudna i niezakurzona. Tylko że ostatnio w mojej kolekcji znalazł się zapach, który bardzo mocno te perfumy przypomina, a tym zapachem jest Ancre Noir od Lalika, ale wersja kobieca. Kupiłam te perfumy Lalika z drugiej ręki, ostatnio na jednym z portali, który sprzedaje rzeczy z drugiej ręki, za bardzo niską kwotę i okazało się, że na mojej skórze Ancre Noir, ta wersja kobieca, przypominam, jest bardzo podobna do tych perfum, z tym, że Ancre Noir jest bardziej mocniejsze, bardziej kremowe, to jest taka wersja extreme tych perfum. Więc pomyślałam sobie, że nie potrzebuję dwóch podobnych zapachów, a jeżeli mam wybrać, to wolę tę wersję troszkę mocniejszą i właśnie dlatego te perfumy oddaję dalej, bo po prostu nie będę ich używać i do tej pory ich nie używałam jakoś bardzo mocno, więc wiem, że nagle znikąd tych perfum używać nie zacznę. Kolejne perfumy z różą, którym jest już najwyższy czas powiedzieć papa, to są perfumy od marki Boucheron Quatre Roses, czyli te perfumy. O nich mówiłam już chyba w Zaskoczeniu Miesiąca. Jeżeli chcecie obejrzeć ten filmik raz jeszcze, to rzućcie okiem tutaj. Mówiłam o nich też wcześniej w ramach serii o perfumach różanych. Niestety te perfumy okazały się na mnie nietrwałe, dlatego posyłam je dalej, bo trwałość na mnie to jest godzina, co jest bardzo słabą trwałością i nie chce mi się męczyć z takimi perfumami, które nie dość, że pachną tylko godzinę, to nawet po psiknięciu bardzo słabo je na mojej skórze czuć. Więc posyłam do lepszego, nowego domu. Kolejny zapach, który również jest zapachem z różą, to jest bardzo trudne rozstanie, bo uważałam te perfumy w swojej kolekcji za jedne z najlepszych perfum różanych i nadal tak o nich uważam, ale mam dwa inne podobne do nich zapachy, więc nie potrzebuję jeszcze jednego bardzo podobnego zapachu z różą, a tymi perfumami są perfumy od marki Yop, Wow, czyli dokładnie te perfumy. To jest piękna róża z zamszem, bardzo esencjonalna, bardzo marmolatkowa, ale też przypominająca mi taką wypadkową między perfumami Chagaf Oud od Swiss Arabian oraz Rose Oud od Yves Rocher. I może też trochę Nina Ricci L'Extase Rose Absolue. I gdybyśmy mniej więcej pomieszali te zapachy i dodali odrobinę skóry, to wyszłyby te perfumy. Zauważyłam, że z tych wszystkich perfum najczęściej jednak noszę Nina Ricci, bardzo często też noszę Rose Oud oraz bardzo często, ale w zimie Chagaf Oud, a te perfumy jakoś pomijam. To dla mnie znak, że pora się z nimi rozstać i znaleźć im lepszy, kochający dom. To już wszystkie perfumy z różą, którym mówię do widzenia. Kolejnymi perfumami, z którymi się rozstaję, będą perfumy w olejku od marki Alderihab, czyli perfumy Golden Scent oraz Choco Musk, które jeszcze trzymałam w swojej kolekcji, ale jednak okazało się, że od tego momentu, kiedy robiłam ostatnie sprzątanie kolekcji perfumowej, ani razu ich nie użyłam. To jest kolejny znak dla mnie, że pora się z takimi perfumami rozstać. W związku z tymi perfumami czekoladowymi planuję zrobić sobie testy marki Chabot, która ma kilka zapachów z czekoladą i może kupić sobie buteleczkę tych perfum z czekoladą. Natomiast Golden Scents, piękne perfumy, piękna pomarańcza i karmel, ale znów perfumy, których nie używam. Jeżeli chcielibyście zobaczyć recenzję tych dwóch zapachów, to zapraszam Was tutaj, bo zrobiłam już o nich osobny film.
I to oznacza, że w mojej kolekcji perfum w olejku pozostały już tylko dwa zapachy, czyli Sabaya, zapach różany, który jest jedną z najpiękniejszych róż, jakie kiedykolwiek spotkałam w perfumach w ogóle, oraz zapach Randa, bo to jest zapach, który jest dla mnie bardzo nostalgiczny, którego używałam na studiach i który chcę zostawić z takich powodów sentymentalnych. Wszystkie inne już oddałam, teraz oddaję kolejne dwa. Zostały mi już tylko dwa zapachy w olejku od marki Al Rihab i już wiem, które są moimi ulubionymi dzięki właśnie tym zabiegom oddawania po kolei różnych zapachów. Kolejny zapach to następny dobry zapach, który każdemu polecam i to jest taki zapach, który myślę, że każdy powinien wypróbować. A tym zapachem jest L'Imperatrice od Dolce & Gabbana. To są perfumy, które mam już bardzo długo i które zużyłam prawie całe. Zostało mi niewiele z tej 90-ml butelki. Bardzo te perfumy kiedyś lubiłam i to były jedne z moich ulubionych perfum, ale teraz po nie nie sięgam. I pomyślałam sobie, że skoro tak się rzeczy mają, to bez sensu trzymać je u siebie w swoich zbiorach. Zwłaszcza, że moja mama zapytała, czy to są perfumy, które są fajne i które można kupić w ciemno. I powiedziałam, żeby jeszcze się wstrzymała, bo przywiozę jej tę buteleczkę i dzięki temu będzie mogła sobie spróbować, czy chciałaby mieć też swoją całą butelkę. Także te perfumy na pewno wędrują do mojej mamy i ona się, mam nadzieję, będzie nimi cieszyć. Ja się już nimi cieszyłam. To są perfumy piękne, podobające się, za które otrzymywałam komplementy, ale mam wrażenie, że mój gust perfumowy gdzieś ewoluował, zmienił się. Może też trochę się tymi perfumami zmęczyłam. Dalej utrzymuję, że są piękne. Nie wykluczam, że kiedyś w przyszłości sobie te perfumy odkupię w mniejszej pojemności. Teraz natomiast nie są to perfumy, które chciałabym mieć w swoich zbiorach. Kolejny zapach to perfumy, przy których wahałam się bardzo, bardzo długo. Bo są to perfumy, które bardzo mi się podobają i perfumy, których lubię używać latem. Z drugiej jednak strony, przez ostatnie lato używałam ich bardzo mało, żeby nie powiedzieć prawie wcale. A tymi perfumami są Elizabeth Arden Green Tea wersja figowa. Dalej utrzymuję, że są to fajne perfumy. Mówię to przy każdych perfumach, ale naprawdę te perfumy, które mam już u siebie w swoich zbiorach, to są perfumy, które wszystkie mi się podobają. Po prostu stwierdziłam, że należy je posłać do lepszych rąk, bo z jakiegoś powodu ich nie używam. Co ma sens, bo mam bardzo dużo różnych buteleczek perfum i nie wszystkie też mogę użyć, a dzięki temu, że używam konkretnych flakonów, wiem, które są moimi ulubionymi i które chcę zostawić w swoich zbiorach. Wróćmy jednak do Green Tea Fig. Piękne perfumy to jest taka przejrzysta figa w postaci głównie owoców, ale są tam też liście figi. Według mnie najlepszy zapach z tej serii Elizabeth Arden zaraz obok klasyka, czyli wersji po prostu Green Tea. To są dwie moje ulubione wersje. I zastanawiałam się, czy te perfumy oddać, czy jestem na to gotowa, czy może faktycznie będę je jeszcze nosić w lecie. Ale potem pomyślałam sobie, te perfumy są szalenie tanie i kiedy nagrywam ten filmik, to nadal bardzo dobrze dostępne na rynku. Nie mam zatem problemu, żeby sobie te perfumy kiedyś w przyszłości odkupić, kiedy pomyślę sobie, że jednak chciałabym je mieć z powrotem. Dlatego, że na razie ich nie chcę, puszczam je dalej i mam nadzieję, że ktoś inny się będzie nimi cieszył, tak jak ja się cieszyłam przez jakiś czas. Kolejny zapach to perfumy, które poleciliście mi w komentarzach, a ja je kupiłam w ciemno, bo były bardzo tanie, a porównywaliście je do perfum od Lolity Lempicki, do tego fioletowego jabłuszka, które to perfumy ostatnio bardzo mocno używam i bardzo mi się podobają. Stwierdziłam, że kupię te, które mi polecacie, bo według Was są one podobne do Lolity Lempicki. A tymi perfumami są Nike. Chyba nazywają się po prostu Nike Gold.
jest faktycznie jakieś podobieństwo do tego jabłuszka. Tutaj jest sporo lukrecji i sporo pudru. I wszystko to daje bardzo fajne wrażenie. Tylko że kiedy pomyślę sobie, po jakie perfumy sięgam, to sięgam raczej po Lolitę Lempicką. I ani razu nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym sięgnęła po Nike. To dla mnie z kolei oznacza, że raczej chciałabym sobie zatrzymać tamte perfumy, a te posyłam dalej. Bardzo ciekawe perfumy, jednak na mojej skórze Lolita Lempicka brzmi ciekawiej. To są perfumy bardziej złożone, bardziej zniuansowane, ale te też nie są złe. Więc jeżeli szukacie takich delikatnie słodkich, lukrecjowych perfum w niskiej cenie, to możecie się tymi perfumami zainteresować. Kolejne perfumy, których używałam, a które posyłam dalej, to jest miniaturka. I to była jedna z dwóch miniaturek, które posiadałam. Obydwie oddaję. Pierwsza to jest ta wersja podróżnicza, travel perfum od Rituals, a druga to jest wersja perfum Repetto o nazwie Repetto. Czyli dokładnie ta miniaturka. Ja jej użyłam raz, może dwa razy. To nie są też perfumy, po które bym sięgała. Trochę jest ten nut z perfum Lovely od Sary Jessica Parker. Trochę jest tam może Satino dla Lik. Ładne perfumy, bardzo dziewczęce, bardzo eteryczne, bardzo sympatyczne. Nie przekonały mnie jednak na tyle, żeby kupić pełne opakowanie, a tej miniaturki też już na pewno nie zużyję, więc też posyłam ją dalej. Na koniec zostawiłam sobie dwa zapachy, z którymi rozstać się będzie mi najciężej. Z różnych powodów. Zacznijmy od pierwszego z tych zapachów, a będzie nim Eden od Cacharella, czyli te perfumy. I już Wam mówię dlaczego. Ostatnio chciałam ponosić te perfumy, bo pomyślałam sobie, że jest taka fajna okazja. Psiknęłam perfumy na siebie. No i było to dziwne, bo praktycznie w ogóle ich nie czułam. A to nie są perfumy z tych, które są delikatne, lekkie i przyjemne. Przez cały czas ich noszenia prawie w ogóle ich nie czułam. I już wtedy pomyślałam, że coś jest nie tak. Użyłam ich ponownie jeszcze dwa albo trzy razy i za każdym razem ta sytuacja się powtórzyła. Z jakiegoś powodu nagle, po tym czasie, kiedy je kupiłam, kupiłam je około rok temu, nagle one przestały na mojej skórze pachnąć. Nie wiem, czy jest to kwestia zapachu, nie wiem, czy jest to kwestia mojej skóry, ale czuję je tak delikatnie i tak łagodnie, że praktycznie nie potrafię się nimi cieszyć, bo nie czuję tych najfajniejszych nut wnętrza kosmetyczki z lat 90., za które tak bardzo te perfumy lubiłam. Posyłam je dalej, może na jakiejś innej skórze będą pachniały lepiej niż aktualnie na mojej. Mam nadzieję, bo dalej uważam, że są to dobre perfumy i żałuję, że nie mogę ich zostawić w swojej kolekcji, ale skoro przestały na mojej skórze pachnąć, nie ma sensu ich dłużej trzymać. No i cóż, muszę się z nimi rozstać. I to jest to rozstanie, które mnie naprawdę boli. Mam jeszcze drugie rozstanie, które też mnie boli, bo to są perfumy, o których mówiłam w jednym ze swoich odcinków, starszych odcinków na tym kanale. Możecie zobaczyć ten odcinek tutaj. Poza tym mówiłam Wam o tym, że te perfumy to będzie zapach, który będę bardzo dużo nosić jesienią i okazało się, że ani razu po nie sięgnęłam. Tymi perfumami są perfumy Nero Assoluto od Roberto Cavalli, czyli te perfumy. Kupiłam je po testach, bardzo mi się przy testach spodobały, potem jeszcze kilka razy je nosiłam, nadal mi się podobały. No i właśnie, i kiedy mam już teraz tyle zapachów, to okazało się, że jesienią chodziłam w różnych innych zapachach, ale ani razu nie sięgnęłam po Nero Assoluto. Boli mnie to, ale widocznie to nie są perfumy, które chcę mieć w kolekcji. Widocznie nie są to perfumy, po które sięgam, choć są to świetne perfumy i bardzo mocno je Wam nadal polecam. Ja przerzucam się na coś innego, więc nie ma sensu trzymać ich nadal u siebie. Mam jeszcze jeden zapach, który też był dosyć ciężkim rozstaniem i to rozstanie miało już miejsce. Są perfumy marki Yes For Love Réjouissance wersja Men, czyli ta, o której mówiłam już w jednym z poprzednich odcinków,
rzućcie okiem tutaj. I to są perfumy, z którymi nie chciałam się rozstawać, bo bardzo je lubiłam. Ale co zauważyłam, to to, że w trakcie jesieni chętniej sięgałam po wersję damską. A ta męska wersja jakoś tak stała na półce i się kurzyła. Postanowiłam zawieźć tę męską wersję mojemu partnerowi i poprosić go o przetestowanie, czy mu się spodobają te perfumy. To były perfumy kompletnie poza jego strefą komfortu i na nim pachniały zupełnie inaczej niż na mnie. Bo na mnie ta wersja czarna, męska, na początku pachnie bardzo mocno czarnym pieprzem, tymczasem na nim nie ma grama czarnego pieprzu. Jakby to były kompletnie różne perfumy. Plus, co też bardzo mocno wychodzi na jego skórze, był puder. I te owoce, zwłaszcza daktyle, które były zawarte w tym zapachu, na nim pachniały bardzo pudrowo. Trochę jakby ktoś te owoce zasuszył i posypał cukrem pudrem. Na mnie takiego efektu kompletnie nie było. Te perfumy bardzo mi się na nim spodobały, więc tę buteleczkę mu zostawiłam i tym samym ona też opuściła moją kolekcję. Ale cieszę się, że powędrowała do osoby, która jest mi bliska, bo teraz ja będę miała wersję damską, męską, więc możemy sobie razem nosić te perfumy w czasie zimy. I to już wszystkie zapachy, które w czasie tego sprzątania przedbożonarodzeniowego opuszczają moją kolekcję. Aktualnie mam nieco mniej niż 50 zapachów. Robię sobie jeszcze miejsce dla zapachów, które będę kupować na swoje urodziny i prawdopodobnie, kiedy ten filmik już wrzucę na kanał, to te perfumy już będą kupione, bo mam tutaj takie małe opóźnienie. Dobijam do tej liczby mniej więcej 50 flakonów, ale jej nie przekraczam. To jest ta liczba, z którą się czuję bardzo komfortowo. Czuję, że teraz moja kolekcja to są perfumy, które naprawdę lubię, które naprawdę mi się podobają, których używam. Bo jednak, kiedy miałam ich więcej, to zauważyłam, że części tych flakonów z różnych, jak słyszeliście, powodów nie używałam. Więc teraz się cieszę, że moja kolekcja jest taka naprawdę skrojona pode mnie. I wiem, że były już pytania, czy pokazałabym swoją kolekcję. Tak, pokażę swoją kolekcję. Myślę, że taki materiał nagram gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, więc oczekujcie właśnie takiego filmiku z moją kolekcją perfum i to takiego filmiku z najlepszą moją kolekcją perfum na ten konkretny moment. Dajcie mi znać, jakie zapachy opuściły Waszą kolekcję w ostatnim czasie i czy były to perfumy, z którymi się rozstawaliście z bólem serca, a może perfumy, które po prostu postanowiliście oddać i nie mieliście żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Napiszcie mi o tym koniecznie na dole w komentarzach. Jestem też ciekawa, jak wygląda sprzątanie w Waszych kolekcjach. A na razie się z Wami żegnam. Dziękuję za dziś. Zapraszam do kolejnych filmików. A jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, to serdecznie Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I tutaj taka uwaga, że ostatnio platforma, na której się znajdujemy, bardzo lubi usuwać komentarze i subskrypcje, więc jeżeli wiecie, że mnie subskrybujecie, to sprawdźcie, czy na pewno tak jest, bo mogło się zdarzyć, że Wasza subskrypcja została z jakiegoś powodu usunięta, a to oznacza, że nie dostaniecie powiadomienia, kiedy wrzucę nowy materiał. A na razie się z Wami żegnam, dziękuję za dziś, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!